wieczór 20 stycznia 2024. Znajdujemy się w sali bankietowej Metal Fachu. Dzisiaj swoją studniówkę ma Zespół Szkół Rolniczych imienia majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce. Trzy klasy, piąte, bo to jest technikum, w którym edukacja trwa 5 lat. Trzy klasy piąte mają dzisiaj swoją studniówkę, swój bal maturalny. Za przysłowiowe 100 dni będą przystępowali do egzaminu dojrzałości. To też szczególnie sentymentalny wieczór dla mnie, ponieważ miałem tę przyjemność uczyć ich przez 5 lat tego okresu edukacyjnego. Uczyłem ich historii, wiedzy o społeczeństwie, także no, dzisiaj też towarzyszy mi pewnego rodzaju wzruszenie. Ja mam wrażenie, że emocje dotyczące studniówki wcześniej i dziś są podobne. Co prawda zmienia się muzyka, zmieniają się kreacje, ale młodzi ludzie zawsze reagują podobnie, zawsze z tym samym zniecierpliwieniem, oczekują tego wieczoru, zawsze towarzyszą im emocje związane z egzaminem dojrzałości. Także ja sięgam pamięcią do swojego wieczoru studniówkowego, już blisko 30 lat wcześniej. I podejrzewam, że odczuwałem to samo, co dzisiaj moi uczniowie. Także nie sądzę, że aż tak duże zmiany nastąpiły. Jest to pewnego rodzaju tradycja, którą bardzo się cieszę, że po tym okresie pandemii dalej w szkołach się kultywuje.